Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest pani Iwona Duda, wiceprezes zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Porozmawiamy o kryzysie w sektorze finansowym. Właściwie jak to jest z tym kryzysem w sektorze finansowym, no, przede wszystkim w bankach. Drugi kwartał był dla banków rzeczywiście słaby, ale trzeci kwartał już całkiem dobry. Zysk netto czołowych banków notowanych na GPW był wyższy od prognoz i zdecydowanie lepszy niż w drugim kwartale. Oczywiście w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku jest to jak niebo i ziemia. Niemniej jednak widać zdecydowanie poprawę. Przykład Alior. Prawie 82 milionów złotych zysku w trzecim kwartale, każdy z trzech miesięcy z dodatnim wynikiem finansowym. Co zadecydowało o tym, że wyniki były lepsze niż w pierwszej połowie tego roku? No rzeczywiście trzeci kwartał to kwartał dobry dla banków, ale jeżeli odniesiemy do tego drugiego bardzo słabego kwartału, bo gdybyśmy rzeczywiście wzięli pod uwagę, jakie są dane za wrzesień, które opublikował KNF w odniesieniu do całego sektora bankowego, to mamy zysk netto na poziomie no prawie 6 miliardów złotych, ale w porównaniu z poprzednim rokiem to jest spadek o 50%, czyli bardzo duży. Tylko tutaj oczywiście powstaje pytanie, czy to jest dobry punkt odniesienia, bo jednak funkcjonujemy od marca w warunkach zupełnie ekstremalnych. Pandemia przekłada się na funkcjonowanie całej gospodarki, także oczywiście na funkcjonowanie banków. Niemniej jednak myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że niektóre banki w tym trzecim kwartale osiągnęły bardzo dobre wyniki i to wyniki znacznie powyżej oczekiwań analityków. Jednym z takich banków właśnie jest Alior Bank. Osiągnęliśmy zysk na poziomie 82 milionów, podczas gdy konsensus rynkowy wyceniał nas na mniej więcej około 71-72 miliony. I rzeczywiście tutaj warto pokazać, że każde z tych miesięcy składających się na trzeci kwartał to są dodatnie wyniki, czyli można powiedzieć, a właściwie chciałabym wskazać, że w każdym obszarze działalności Alior Banku nastąpiła znaczna poprawa. Właśnie, pani prezes, co zadecydowało o tym, że te wyniki były lepsze niż w pierwszym półroczu? Jakie były te czynniki stymulujące jednak tę poprawę? No przede wszystkim staraliśmy się dopasować do tych zmiennych warunków, bo funkcjonujemy w środowisku niskich stóp procentowych, więc trzeba było poszukać nowego zwiększenia przychodów w innym obszarze, więc udział przychodu z wyniku prowizyjnego znacznie wzrósł. Także staraliśmy się popracować nad jakością portfela i przyznam, bardzo nas to cieszy, że pozycja kapitałowa banku i płynnościowa jest bardzo dobra i spadły nam także koszty ryzyka w stosunku do poprzedniego kwartału. Odnotowujemy wzrosty zarówno po stronie też przychodowej, czyli mamy rekordowy przyrost, jeśli chodzi o sprzedaż kredytów hipotecznych. To jest 45% wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału, a więc bardzo, bardzo duży. W kanałach pożyczkowych także mamy wzrost w stosunku do kwartału drugiego o ponad 18%, ale także nasze spółki zależne w tej chwili już notują spore odbicie. W przypadku Alior Leasingu to ponad 45% wzrost, także w przypadku TFI obserwujemy znaczny wzrost aktywów netto zarządzanych przez nasze fundusze. Także tak jak powiedziałam, właściwie dopasowując naszą ofertę do tych zmieniających się warunków i szybko reagując i poszukując nowych źródeł przychodu, ale także podejmując działania obniżające koszty działania, no osiągnęliśmy właśnie takie wyniki w trzecim kwartale, co oczywiście bardzo mnie cieszy i jest naprawdę dużym sukcesem. No właśnie, pani prezes, a jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, to jest ważny element stymulujący wyniki banków. Dlaczego popyt na kredyty hipoteczne jest wciąż wysoki, mimo jednak sytuacji kryzysowej w całej gospodarce? I no i dlaczego dla banków kredyty hipoteczne są tak ważne, zwłaszcza w obecnej sytuacji? No ze względu na swoją specyfikę. Kredyty hipoteczne są takim produktem, który wiąże klienta na wiele lat z bankiem.
i też taka relacja jest oczywiście bardzo oczekiwana. Przy czym zwrócę Państwu uwagę na to, że w momencie, kiedy rozpoczęła się taka większe oddziaływanie pandemii na całą gospodarkę, to rynek bankowy zachował się w różny sposób. W drugim kwartale niektóre banki zacieśniły swoją politykę kredytową w tym obszarze, czyli zwiększyły poziom wymaganego wkładu własnego. Alior nie zdecydował się na taki ruch. Utrzymaliśmy na tym poziomie, uznając, że dla nas są to kredyty bezpieczne, bo przypomnę, że Alior nie ma kredytów hipotecznych walutowych, frankowych. My tego ryzyka nie ponosimy, nie mamy go w portfelu. Natomiast rzeczywiście nie zmieniliśmy poziomu udziału własnego ze strony klienta oczekiwanego przez bank i pozyskaliśmy nowych klientów. W tej chwili pozostałe banki wracają do tych wcześniejszych poziomów, czyli też luzują te swoje obostrzenia w tym obszarze. Także ten wzrost, który mamy, on w stosunku do poprzedniego roku to jest praktycznie 100%. Bardzo nas cieszy i cieszymy się, że właśnie mamy tego typu klientów. No tak, to jest bardzo optymistyczna wiadomość. Rynek hipoteczny jest szczególnie ważny w dzisiejszych czasach dla całego sektora finansowego. Chciałem panią zapytać, co banki zmieniły w okresie pandemii, bo wiadomo, że zmieniło się, jeżeli chodzi o życie społeczne, o makroekonomię, bardzo dużo. Jak te zmiany wpłynęły na banki? Co pojawiło się nowego, z czego banki zrezygnowały, a co rozwinęły bardziej niż w czasach, kiedy ten sytuacja makroekonomiczna była w miarę stabilna? Jak to wygląda z perspektywy Aliora? No przede wszystkim to, co też podkreśla cały sektor bankowy, nastąpiło tutaj znaczne przekierowanie do kanałów cyfrowych, czyli te wszystkie rozwiązania technologiczne, które banki stosują, mają w tej chwili ogromne znaczenie. I tutaj przyznam, że Alior był w takiej dość dobrej pozycji wyjściowej, dlatego że dysponowaliśmy dobrze rozwiniętymi obszarami cyfrowymi, i produkty i usługi, które oferujemy za pośrednictwem zdalnym, cieszą się dużym uznaniem, ale ze względu właśnie na tą specyfikę w tej chwili funkcjonowania gospodarki, ale i gospodarstw domowych, wprowadzamy do oferty wciąż nowe rozwiązania w tym zakresie, rozwiązania nowoczesne. I przyznam, że zarówno nasze doświadczenie, czyli kojarzenie Aliora z tym takim bankiem cyfrowym, oczywiście tutaj jest bardzo istotne, ale także to, że jesteśmy taką organizacją bardzo zwinną, tak? Czyli jesteśmy w stanie w dość krótkim czasie wprowadzić nowe rozwiązania, które cieszą się dużym uznaniem na rynku. Także w tym wyścigu technologicznym na pewno jesteśmy jednym z pierwszych liderów, jesteśmy tam w czołówce liderów. I to też jest powód do satysfakcji dla naszego banku. No właśnie, oczywiście Alior jest znany z innowacji, jest bankiem o wysokich współczynnikach, jeżeli chodzi o technologię. Ale jakie jest znaczenie tych nowych technologii w obecnych czasach? Albo inaczej jeszcze, czy pandemia nadała jakiś określony kierunek innowacjom w sektorze bankowym? No, zdecydowanie większość usług w tej chwili przenosi się do tych kanałów cyfrowych. My zarówno w tym obszarze klienta indywidualnego, gdzie nasza oferta była bardzo szeroka, jeszcze wciąż unowocześniamy i wprowadzamy nowe rozwiązania, chociażby taką jak biometria w przypadku identyfikacji klienta, jak ID, zakładanie na selfie. Tak, ale też wprowadziliśmy nową ofertę produktową także dla klientów biznesowych, gdzie w dużym stopniu wykorzystujemy rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, z zakresu robotyzacji. Dużo naszych decyzji kredytowych, oczywiście tych takich bardziej standardowych, właśnie jest dokonywana w sposób automatyczny. Natomiast wprowadzenie tej obsługi w kanale klienta biznesowego pozwoliło na skrócenie procesów podejmowania decyzji i jest to bardzo dobrze postrzegane jako udogodnienie w funkcjonowaniu, no bo w tej chwili generalnie gospodarka przeniosła się w większym stopniu do kanałów zdalnych. Czyli można powiedzieć, że te innowacje nabrały, są bardziej ukierunkowane w tej chwili. Wcześniej, jeszcze przed kryzysem, one miały taki dosyć rozproszony charakter. Wiadomo, że chodziło o mobilność i to były takie rzeczy, które szczególnie były istotne, ale teraz chyba jednak ta zdalna obsługa, możliwość nawet zakładania rachunków przez internet, wykorzystanie biometrii, to staje się taką chyba dominującą tendencją, jeżeli chodzi
o innowacyjność w sektorze bankowym. Zdecydowanie tak, ale to nie tylko biometria, bo na przykład my wprowadziliśmy jeszcze takie rozwiązania, które no w tych warunkach pandemii są dużym ułatwieniem dla klientów, jak chociażby możliwość elektronicznego umawiania się na konkretną wizytę w oddziale, tak, po to, żeby nie narażać naszych klientów na oczekiwanie. Wprowadziliśmy możliwość podpisu dokumentów podpisem kwalifikowanym. Korzystamy także z takiego rozwiązania Authentic, które umożliwia właściwie takie poruszanie się dokumentów w świecie cyfrowym tylko i wyłącznie. Więc nakierowanie na technologię jest absolutne. Zresztą w tej chwili większość z banków stara się w szybkim tempie wprowadzać różnego typu rozwiązania. No my tutaj na starcie byliśmy trochę w lepszej pozycji i staramy się tą pozycję cały czas utrzymywać. No właśnie, czyli są to w pewnym sensie rozwiązania jakby wymuszone przez zasady, no nie wiem, dystansu społecznego, zachowania higieny i tak dalej, których no po prostu wcześniej nie było i technologia też musi się jakoś do tego dopasować albo wspomóc jednak funkcjonowanie banków. Pani prezes, czy jednak można mówić o pewnej standaryzacji ofert, jeżeli chodzi o sektor bankowy, bo wszystkie jednak działają w pewnych no, podobnych bardzo okolicznościach, czy jednak są pewne różnice? I jeżeli chodzi na przykład o banki z giełdy notowane na giełdzie papierów wartościowych, to są banki, które mają na swoim koncie różnego rodzaju innowacje, ale jednocześnie funkcjonują w tych samych realiach makroekonomicznych, czy w tych samych realiach społecznych. Jak inwestorzy giełdowi reagują na tego typu zmiany, jeżeli chodzi o sektor bankowy? Czy oni dostrzegają te różnice, czy wręcz przeciwnie, właściwie wszystkie banki, wszystkie instytucje finansowe są dla nich takie same albo przynajmniej podobne? No jeśli chodzi o giełdę, to tutaj odnosząc się do tego, jak obserwujemy, jak wygląda w tej chwili stopa zwrotu z akcji Aliora, mogę powiedzieć, że Alior należy do ścisłej czołówki, jeśli chodzi o poziom stopy zwrotu z naszych akcji, czyli inwestorzy absolutnie doceniają to, co oferujemy i w jaki sposób działamy. Za ostatnie 6 miesięcy rzeczywiście byliśmy w zależności od okresu albo na pierwszym, albo na drugim miejscu, jeżeli chodzi o poziom stopy zwrotu, więc wszystkie działania podejmowane przez bank, wprowadzane nowe usługi, no wzbudzają zaufanie inwestorów i są dobrze odbierane. Zresztą to nie tylko to, bo trzeba pamiętać o tym, że bardzo dbamy też o jakość naszego portfela. Tak jak na początku mówiłam, te koszty ryzyka nam spadają i to też dobrze jest odbierane przez inwestorów. Jeśli chodzi o samą ofertę bankową, rzeczywiście ona podlega pewnej unifikacji i właśnie ten wyścig o klienta odbywa się w tej chwili na poziomie technologicznym. I myślę, że właśnie w tym kierunku generalnie wyzwania przed sektorem bankowym stoją. Banki, co często też pojawia się w dyskusjach sektorowych, w coraz większym stopniu stają się takimi fintechami i rzeczywiście jest to kierunek rozwoju, który będzie nam pewnie towarzyszył w najbliższych latach. Pani prezes, na zakończenie jeszcze, jak pani sądzi, co jest największym wyzwaniem dla sektora bankowego? Oczywiście poza, no poza technologią, ale czy jest nim kondycja biznesu, czy sytuacja klientów detalicznych, czy są jakieś inne czynniki, które będą miały decydujący wpływ na funkcjonowanie i na kondycję banku w najbliższym czasie? Znaczy wszystkie te czynniki, które pan redaktor był uprzejmy wymienić, oczywiście mają ogromny wpływ na funkcjonowanie całego sektora. Natomiast w mojej ocenie to myślę, że te zjawiska związane jednak z koronawirusem w tej chwili są takim największym wyzwaniem, zarówno dla gospodarki, ale oczywiście dla sektora bankowego również. I tutaj właściwie nie wiemy jeszcze, jak nastąpi, w jakim stopniu nastąpi poprawa samej kondycji gospodarczej, w jakim stopniu nastąpi to odbicie. Pojawiały się już różne litery, jeśli chodzi o to, jaki przyjmiona kształt, czy to będzie K, czy UW i tak dalej. Natomiast ja bym powiedziała, że bardzo się cieszę, że nie jest to litera L, która się pojawiła na początku, a która oznaczała taką właściwie stagnację. Ale są też pozytywne sygnały, które w tej chwili mamy. Tak? Coraz lepiej już radzimy sobie z pandemią. Coraz więcej mamy wiedzy na temat koronawirusa. Ostatnie informacje o szczepionce. Prawda? To jednak taki bardzo pozytywny sygnał, który daje nadzieję na jednak odbicie gospodarcze, a więc także poprawę dla sektora.
Bardzo dziękuję. Dziękuję pani prezes za udział w naszym programie. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję za uwagę. Naszym gościem była pani Iwona Duda, wiceprezes zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.